Witam kochani! Dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz. Tym razem będzie to kalendarz Essence. Jest to jeden z tańszych kalendarzy dostępnych na rynku. Ja kupiłam go w Niemczech za około 20, 15 albo 20 euro, czyli nie jest to spora suma. Jest ona porównywalna do kalendarzy na przykład takich jak Balea czy Alverde, więc przekonajmy się, co jest w środku. Zbliżmy się i zobaczmy, jak on wygląda. Jestem już z Wami i jest z nami piękny kalendarz od Essence, bardzo ładny, w formie szufladek. Tutaj mamy takie serduszka, żeby wyciągnąć sobie szufladkę, więc bez zbędnego gadania przechodzę do otwierania. Widzę, że tutaj jest zaznaczone, że kalendarz jest wegański. Bardzo mi się podoba wizualnie ten kalendarz, wygląda tak dosyć estetycznie. Więc szukajmy szufladki, numer jeden w tych trzech szufladkach. Znalazłam jedynkę, mam nadzieję, że będzie to dobrze widać, albo po prostu będę wyciągała daną szufladkę z numerkiem. Możemy to też tak zrobić, żeby tam mi nie latało. Tutaj mamy jedyneczkę, więc już ją otwieram, znalazłam sobie jakiegoś pomocnika. Tutaj mamy tekściki na okienkach. No, powiem Wam, że jakość tektury nie jest zbyt super. I w jedynce znaleźliśmy róż od Essence z bardzo ładnym świątecznym wzorkiem. Na szczęście nic tu się nie pokruszyło. Nie wiem, czy wspomniałam, że mam go z Drogerii DM z Niemiec. Więc tak wygląda pierwsze okienko, odkładam gdzieś na bok. I w tym okienku mamy, w tej szufladce mamy również okienko numer 2, więc od razu je sobie otworzymy. Nie wiem, czy ten przyrząd mi jest potrzebny, ale sobie zostawię na wszelki wypadek. Oj, to będzie ciężkie otwieranie. A w dwójeczce znaleźliśmy pomadkę. Nawet jest napisane, że to jest lip scrub, czyli peeling w pomadce. Spójrzcie, jak to wygląda. Pierwszy raz coś takiego widzę. Bardzo ładnie pachnie jakimiś jeżynami. Super, fajny produkt. Więc szukamy kolejnej szufladki z trójeczką. Czy tutaj mamy trójeczkę? Nie mamy trójeczki, więc będzie ona w ostatnim okienku, w ostatniej szufladce. Mamy trójeczkę i czwóreczkę, biorę do góry. Będę niestety tak przekładać. Otwieram trójeczkę, a w trójeczce mamy bazę pod cienie. Śliczne opakowania, naprawdę. Bardzo świąteczne, bardzo fajne, już Wam otwieram, bo ja tu wszystko trzymam w jednej ręce. Trochę niechlujnie to wygląda, bo tak odstaje jakby. Jak włożyłam oczywiście w to palec, bo tak wygląda, jakby miało to wypaść w ogóle z tego, ale trzyma się. Ale fajnie. Przyda się na pewno. Wszystko jest w zachowanej kolorystyce. Tutaj w tym okienku również mamy czwórkę, piątkę. Więc jedziemy z czwóreczką. Oczywiście, jeśli lubicie kalendarze adwentowe, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i wcisnąć przycisku subskrypcji, żebym wiedziała, że Wy wiecie o tym, że są nowe kalendarze. I mamy pierwsze badziewko, jak dla mnie. Ponieważ znaleźliśmy w czwóreczce naklejki na paznokcie, które są dla mnie osobiście totalnie nieprzydatne. Ponieważ ja zaraz je pogubię, ale może niektórym się przydadzą. Są tutaj takie motywy świąteczne, jako kartka, gwiazdka, prezent, laska cukrowa. No może się komuś to przydać. A więc jedziemy do piątki. Bardzo małe tutaj jakby takie to okienko w piątce. Ale wcale nie mała zawartość. W piątce znaleźliśmy lipstick. Żadnych opisów, może z tyłu. W
kolorze takiego ładnego różu. Bardzo ładny, nudziakowy róż, modny aktualnie. I już tutaj nie mamy naszej szósteczki, więc szukamy innego okienka. Tutaj, jak widzicie, okienka nam się poprzestawiały, ale to nic nie szkodzi. Szukamy szósteczki. Tu mamy siódemkę, to tutaj będzie szósteczka. I jest szósteczka. Tutaj z boku widzimy naszą szósteczkę. A w szósteczce już wiem, co to jest. Ja już wiem, a wy wiecie? Jest to lusterko. Heja! Więc mamy lusterko. No powiem wam, że jest określane to jako badziew. Ale spójrzcie, jak to jest ładnie schowane. Przecież to w torebce będzie ślicznie się wyglądać. Nie mamy tutaj siódemki, mamy tutaj ósemki. Powiem wam, że trochę ten kalendarz jest taki męczący, że trzeba szukać. Tam już się coś gniecie, już nie mogę wyciągnąć, bo się okienko wyrwało. Tu nie mamy. Znalazłam po 5 godzinach siódemkę, bo cały czas szukałam szóstki, gdyż Jacek mi nie powiedział, że szóstka już była. I takie to otwieranie. Trochę męczący jest ten kalendarz. I myślałam, że jednak on się przyda do czegoś, że będzie wyglądał jak jakaś półeczka czy coś, ale nic z tego nie będzie. Nic, nawet tutaj widzicie, jak to się otwiera. Niestety nie chce się nic otworzyć. Nic się nie chce rozerwać. Oj, 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 coś już za daleko rozerwałam. Tutaj znaleźliśmy takie zawiniątko. I czy wy już wiecie, co to jest? No powiem wam, że ładnie to wygląda. Ja mam sztuczne rzęsy, więc mi się przyda. Ale czy ktoś oprócz osób, które mają sztuczne rzęsy, używa jeszcze czegoś takiego? No kurczę, takie duże okienko i taka rzecz. Szukamy ósemki. Jest dziewiątka. Jest i ósemka. Tutaj u góry. I mamy pierwszy lakier do paznokci, moi drodzy. Pierwszy lakier do paznokci, bezbarwny. Zwykły, bezbarwny lakier. Szukamy dziewiątki. Coraz ciężej wkłada się te pudełka. I nie wiem, czy to ma sens, takie przekładanie. Mamy tutaj dziewiąteczkę. Otwieramy i w dziewiątce mamy tuż do rzęs Volum Mascara. Swoją drogą, ja chodząc do szkoły bardzo lubiałam właśnie tusze Essence, ponieważ są to niedrogie tusze. I teraz wam powiem, że zrobię tak, że po prostu rozłożę sobie te pudełeczka i wywalę ten karton, bo nie będę przekładać tego 50 razy, bo to nie ma najmniejszego sensu. A więc zmieniłam drogę wystrój, bo nie ma najmniejszego sensu przekładanie tych okienek. Już mnie to denerwuje, więc już się robi groźnie, już powoli zaczynam się stresować. Więc rozłożyłam to w ten sposób, mam nadzieję, że nie będziecie mieli większego problemu z tym, że teraz nagle to tak robimy. I teraz jedziemy z dziesiątką, którą znaleźliśmy w tej grubszej części. Co chwilę się rozrywa to. A w dziesiątce mamy dwa mini beauty blendery. Takie z jedną stroną ściętą. Jest to fajne, ale czy użyteczne? No może dla niektórych pod oczy jak najbardziej. Spoko, nie narzekam akurat, jeśli chodzi o ten produkt. Jedenastkę widzę w tej części. W jedenastce znaleźliśmy krem do rąk, maskę do rąk. O pojemności 25 ml. Jeśli coś źle powiedziałam, to Jacek oczywiście mnie poprawi. Szukam dwunasteczki. Coś cienkiego, coś małego tutaj u góry. Mam nadzieję, że to nie kredka, że to pędzelek, szczerze mówiąc.
Wolę o wiele pędzelki. Zaraz dojdzie do tego, że będę to nożem otwierać. No niestety nie jest to pędzelek. Ale jest to Kajal Pencil. Czyli czarna kredka. Nic innego jak czarna kredka. Była to 12, teraz szukamy 13. Jest dosyć spora. Wolę te większe okienka, bo się lepiej je otwiera, szczerze mówiąc. No i mamy kolejne badziewko jak dla mnie. Mamy takie naklejki, cekinki, koraliki. Kolejne badziewko, no ale czasem no, gdzieś tam sobie przykleję pod oko czy coś, ale to bardzo rzadko. Chociaż Essence bardziej słynie z takich pierdółek, więc czego mogłam się spodziewać? Nie podglądałam, co tam będzie w tym, więc nie wiedziałam. Jedziemy do 14, która znajduje się tutaj w rogu. I tutaj znowu jakieś zawiniątko. I tu chyba będzie pędzel, na który czekam. Tak. Mamy pędzelek. Puchowy, bardzo fajny. W tej samej kolorystyce, co wcześniejsza szczoteczka. To była 14. Teraz jedziemy do 15, która jest mniejsza u góry tutaj. Może nawet przysunę, żeby lepiej było. I rozwalę przy okazji okienko. I tutaj mamy kolejny lakier do paznokci. Tym razem w takim nudziakowym kolorze. 16 na tej samej półeczce. Już jesteśmy daleko poza połową kalendarza. I oczywiście kalendarz bez pilniczka do paznokci to nie kalendarz, więc jest i pilniczek. 17 jest ona w tym rogu. Szybko poszło. I mamy tutaj błyszczyk do ust Juicy Bomb. Osiemnastka jest tu u góry mniejsza. No way. Dwie gumki do włosów. Zaczynało się tak dobrze. Zaczęło się od szminki, pomadki i różu. A nie mamy nawet bronzera jeszcze. Ani rozświetlacza. Ej! To już 18. 19 jest tutaj. I mamy znowu zawiniątko. Wydaje mi się, że może być to znów pędzel. I nie myliłam się. Mamy tutaj mały, płaski pędzelek. 20. Czy będzie jakiś może rozświetlacz? W 20 mamy kolejną pomadkę. A nie, sorry, tam to było scrub, peeling do ust. Tutaj mamy pomadkę. Jest ona również w białym kolorze. 21 teraz. Czy tu będzie bronzer? Czy tu będzie... No, nie. A tutaj znaleźliśmy dziwną zalotkę, którą nawet nie wiem jak używać. Wygląda trochę jak taki stempelek. I już zostały nam tylko 3 okienka, moi drodzy. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, jeśli lubicie kalendarze adwentowe. Jeśli widzicie gdzieś jakieś fajne kalendarze adwentowe, które byście chcieli, żebym otworzyła, to ja chętnie dla Was je otworzę, bo bardzo lubię kalendarze adwentowe. A teraz otwieramy 22. I mamy tutaj kolejny przezroczysty lakier. Pierwszy nazywał się... Spójrzcie na to.
Pierwszy nazywał się Mini Nail Primer, a drugi nazywa się Mini Fix and Glass Top Coat. Czy widzicie różnicę? No dobra, więc tutaj mamy już tą połowę załatwioną. Oczywiście nie wyrzucam, później sprawdzimy, czy nic nam nie uciekło. Ale to w osobnym filmie. Jedziemy z 23, dwa ostatnie okienka. Tutaj mamy 23, tutaj mamy 24. Więc 23. Boże, co to już jest w ogóle? Co to jest? Kubeczek menstruacyjny czy co? A w 23 mamy coś takiego, co wygląda jak trzymadełko do twojego iPhone'a, ale nie jest to czyścig do węzli. Boże, czego ludzie nie wymyślą? Przecież to wystarczy o rękę potrzeć i się go umyje. Ja nie wiem, czym ci ludzie się malują. Sorry, dobra, nieważne. I zobaczmy, co Essence przygotował nam, dla nas na ten ważny dzień. 24, święta, cieszymy się, że dostajemy jakiś prezent. Co my tu mamy? To będzie mój wymarzony rozświetlacz? To będzie brązer? Tak, mam rozświetlacz, zgadłam, jej! Patrzcie, ja tylko, że trochę ciemny. Jest to rozświetlacz, tylko jest dosyć w ciemnym kolorze. Ma takie same gwiazdki jak róż. Czekałam na niego całe święta. Nie chcę maczać paluchów w tym, bo nie wiem, czy ze mną zostanie. No i to cały kalendarz. Zaraz Wam podsumuję i pokażę wszystko. A więc teraz macie okazję zobaczyć całą zawartość kalendarza. Znaleźliśmy w nim trzy lakiery do paznokci, w czym były dwa przezroczyste. Skrab, pomadkę, różową pomadkę, lusterko, parę dwie paczki naklejek, jakiś czyścik, gumkę. No, jedyne co jest interesujące dla mnie to baza pod cienie, czy się utrzymuje dobrze, rozświetlacz róż, może jakaś pomadka. Czy jest wart swojej ceny? Myślę, że nie. Ale myślę, że dla nastoletniej dziewczynki jak najbardziej mógłby być w porządku. Więc to zależy od Waszej oceny, czy Wam się podoba, czy nie. Dla mnie za tą cenę może być. Gdyby był droższy, no to już nie. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji oraz o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!